O kurde, czwarty poziom, faktycznie 200 tysięcy chyba będę miał razy 4. To by fajnie było dostać 200 tysięcy razy 5, nie? Jakby mnie tutaj zobaczyli. Znaczy ja się boję im tam wyskoczyć, bo oni by mnie rozwalili od razu chyba. Ten samochód jest nieuzbrojony w żaden sposób. Nie ma wzmocnionego nadwozia. Ja chyba już maksymalny poziom zdobędę jak... Okej. Co zrobisz? Właśnie przejechał tu wóz z wcześniejszego pościgu. Tym razem nie dam się złapać na jego sztuczki. Faktycznie oni mają jakiś problem ze skakaniem. Zobaczcie. Tam wskoczył ten Charger. Co jest? Dobra, może mi poziom urośnie do 5 i wtedy ich zgubię. Pojadę do kryjówki i załatwione, nie? Nie sprawdzałem mola, wiesz? Raczej postawiłem na coś pewniejszego, czyli po prostu te tory. I teraz czekam, aż mi się dobije 5 poziom. Spoko, Szczepan, fajnie, że wpadłeś. Dobra, uwaga. Nie wiem, czy mi się to ładuje, poziom pościgu, ale chyba tak. Chyba już go mamy. Nadciągają posiłki. Chyba tak, ładuje mi się ten poziom. Zaraz będzie... Zaraz będzie poziom 5 chyba. I wtedy, im ucieknijmy. Nawet mi się tam zatrzymanie ładowało przez chwilę. Patrzcie, mogę palić kapcia na 4 koła w miejscu. O. Dobra, już mnie tam łapali jakimś cudem. Ani kierownicy, ani auta, ani kapcia. Gorzej jak helikopter wpadnie na 5, ale helikopterowi kończy się paliwo, więc on musi zaraz wrócić, nie? Znalazłem go, powtarzam. Widzę cel. Dobra. Zaraz będziemy mieli 5, także trochę ryzykuję, ale myślę, że warto. Sprawdźcie wszędzie. Nieważne, gdzie pojedziesz, i tak cię znajdę. Zlokalizowałem pojazd. Postaram się mieć go na oku. Dobra, spokojnie, spokojnie. Jestem prawie pewien, że widziałem ścigany pojazd. Zaraz będzie tutaj, mówię wam. Ciekawe, ile tutaj się wbije. Chyba z 1 000 000 punktów, nie wiem. I uwaga, 5 poziom. Już za moment. Kierowca musi być niedaleko. Tak, jeszcze chwileczkę. 5 poziom obławy. Dobra, zwiewamy. Słyszę, że gliny wysyłają na ulicę wszystko, co mają. Teraz spróbujemy im uciekać. Ucieczka udana, dobra. Teraz musimy zrobić wszystko, żeby dojechać do chaty. Tu jest chyba najlepiej dojechać teraz, nie? Nad molem jest rzeka, z mostem po prawej jest skocznia, tam policja przeskakuje i plujesz do plaży na chatę. Aha, spoko. No bo to w sumie jest plaża. Jest sobie chatka. Ja tutaj sobie używam tego sposobu, nie? Chyba też jest ok, tylko jest trudność ze wskoczeniem tam. Ale można sobie dociągnąć ten poziom do 5 i wtedy też jest ładnie. Cudza żenada. Koniec pościgu. Wracajcie na patrol. Oh yeah. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Ciekawe, ile poziomów teraz. Ja chyba maksymalny poziom teraz wbiję. Zobaczmy. Trochę kasy, mało, ale uwaga. ...251 000. 33 poziom. I prawie 34. Kurde, kosmos. Nowe samochody. Corvette Roadster, chyba? GBT, GTB. GT2.
Maksymalnie jest 50, tak? Aventador Roadster Murcielago SV. 5 samochodów. Ale to nie wszystko, bo będą jeszcze części, prawda? Słyszałem, że planujesz poważne... Chłodzenie elitarne, sprzęgło elitarne, układ wydechowy elitarny, samopompujące opony, nowe silniki, słuchajcie. Kosmos. Po prostu kosmos. Zobaczcie, ile części mi się podblokowywało. Ja pierniczę. Oczywiście nie mam na to kasy, muszę trochę w dzień pojeździć, ale wow. Nieźle, nie? 33 poziom, kurde. Patrzcie, tutaj po prawej, a wy tego nie widzicie, no dobra, nieważne. Kamerką zasłoniłem wam. Wow, nie mam za co kupić nawet teraz części, ale już mam niektóre na poziomie elitarnym. O, na przykład mam tutaj wał korbowy. 23 tysiące to kosztuje, w zasadzie mógłbym coś tam sprzedać, tak? Tutaj mamy Pro Plus. Możemy to sobie sprzedać. I tak, mamy nowe silniki dostępne do zamontowania. Prawie wszystkie do tego Forda. Ale ja tu nie zmieniam, kurde, tego. Dobra, zmieniamy auto. I teraz patrzcie na to. Tu mamy, ja już mam nową Corvette, Mitsubishi i te samochody, ale BMW sobie wymaksowałem prawie. Czekaj, najlepszego mam teraz Mercedesa. Mercedes jest prawie na tym samym poziomie co Focus. Focus ma 290 punktów, Mercedes ma 293. Ale BMW jest fajnie porobione. Troszeczkę sobie tam zmieniłem malowanko. I tutaj wypadałoby coś dokupić, nie? Porobimy sobie, tak, będzie trzeba te części pokupować, bo samochód wtedy mocno pójdzie do góry. Bardzo mocno, myślę, że będzie super szybki wtedy. Już jest bardzo szybki, nie? Dobra, pojadę sobie teraz na dzień, żeby pozdobywać trochę kasy. O, kurde, ten pościg był niezły, nie? Sporo żeśmy tutaj powbijali poziomów, bardzo fajnie. Znacznie sobie już ulepszyliśmy BMW, 300... Ile tam? 300? 4 punkty, no. To jest spoko. Aha, Paweł, chciałeś ze mną grać, tak? Musimy się tutaj dodać, dobra. Czyli jak mamy 40%, ten wysik jest jakoś za 50 tysięcy, to powinniśmy dostać 75 tysięcy za ten wyścig? Tylko jeden? To może być ciekawe, nie? No nic, sprawdzimy. W każdym razie ta BMW już jest naprawdę koksiarsko porobiona, kurde. I fajnie brzmi, ten silnik zesłapowany. To jest jednak to. Tamta rzędowa szóstka, no była ok, też można było ją mocno zrobić, ale jednak. Dobra. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, startujemy. To było dziwne. Coś się popsuło. No tu widzę, że Porschawa na wyposażeniu. Nieźle. Dobra, ciśniemy. Trzy okrążenia. Dosyć mocni przeciwnicy, ale nie chyba tacy, z którymi sobie nie poradzimy. Niby 70 tysięcy powinniśmy za to dostać, plus 40% za jazdę razem. Kurde. Mało brakowało. No i pięknie, druga pozycja, druga. Wow, trochę za mocno tutaj. A myślę, że ogarniemy. I poszedł. Tak, serwer się chyba zlagował z tym startem, nie? A raz go ogarniemy, kurde. Z tyłu też gonią jakieś Vipery. Oho.
do ataku! Kurde, dobry ten McLaren, dobrze jeździ. Ja tutaj też tak nie powinienem na ręcznym wchodzić, teraz będzie ostatnie okrążenie. Co to się stało? Jakieś lagi, kurde. Co to było? Gościa też wywaliło poza trasę. Oj, będzie ciężko teraz. Wygląda na to, że tutaj też w tym NFS-ie furki na wysokim poziomie się dziwnie zachowują. I wydaje mi się, że automat trochę źle zmienia biegi, bo ja bym tu spokojnie zredukował bieg do trójki, ale na manualu bardzo ciężko się gra. Tutaj bardzo dużo się dzieje w tej grze, po prostu. Dawaj, 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 dawaj. Oj, będziemy musieli chyba to powtórzyć. No bo ja nie chcę zrezygnować ze 70 tysięcy. Dawaj, dawaj. Nie no kurde, tego McLarena nie zrobię chyba. Ja chcę to powtórzyć. Patrz, 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 patrz. Dawaj nitro, ładuj się. Aja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 j. Już mam te części na poziomie elitarnym, więc jak się coś tam dokupi, no to powinno być spoko. 50 tysięcy dostałem za ten wyścig, nawet na trzeciej pozycji, kurde, całkiem nieźle. I proszę, elita jedna. 310. Elita druga. 316. Kurde, jak to będzie teraz latać? No już nie mam, kurde, znowu kasy, nie? A może mogę coś sprzedać, właśnie, sprzedajmy części jakieś. Mamy wał korbowy. A, sprzedajmy to. 8 koła. Pyk. O, tu mamy trochę części. Może się chociaż turbo kupi, nie? Za to. 6. 8. Cyk. Tutaj chyba nie mogę tego sprzedać. Tu też nie mogę. I to mogę sprzedać. No dobra, mam 50 tysięcy, to mogę teraz turbo sobie ogarnąć. Więc tak, co my tutaj walimy sobie? Podwójne turbo chyba, nie? Czy... widzę, że pojedyncze będzie najlepiej działać na moją BMW-kę. Tak. 41 tysięcy za turbo. Ja pierniczem. Dobra, to mamy zrobione, jeszcze tylko... dyferencjał mi starczy jeszcze. Nic co nie robi, kurde. Czekaj, trochę robi. Na tor. Dobra. Zobaczymy. Zobaczymy, bo ta statystyka teraz dziwnie wygląda. Samochód jest, zobaczcie sobie. Widzicie, ten dyferencjał troszeczkę zmienił, że ta kropka jest już całkiem w lewym dolnym rogu. Czekaj, to jest sprzęgło. Ja wcześniej miałem ten sportowy dyferencjał, drogowy chyba, o ten. Mi przeniosło teraz kropkę w lewą stronę, także grubo, nie? Ja ten wyścig na singlu już robię. A, spoko. Może dlatego miałaś mniej hajsu. No dobra, 6 tysięcy mi zostało, za to już chyba nic nie kupię. A, no kurde, jeszcze opony wypadałoby sobie jakieś tutaj walnąć. Tylko nie wiem jeszcze jakie. No to zobaczymy. Dobra, idziemy w takim razie na wyścig. Na szczęście tutaj się możemy łatwo przenieść, jeśli gramy w dzień. Zobaczcie, ile to trzeba jeździć, żeby, wiesz, samochód ulepszyć, nie? Kurde. Musisz zobaczyć moje marchewy w tym Porsche. Spoko, pokaż, Paweł, tylko dojadę na ten wyścig. To jest tutaj. Ja nie wiem, bo niektóre samochody robią też takie iskry z wydechu. Nie wiem, czy to się jakoś dodaje, czy co się z tym robi, żeby to tak iskrzyło aż. O kurde, jakie to szybkie teraz jest. Jowale.
kokaino, jak to pierdzi. Gdzie ty masz te wydechy? A, tutaj, w środku, uwaga. Uja! Ej, on ma te iskry, jak on to robi, że on ma te iskry? No kurde. Ja nie mam tych iskier. On ma, ja nie mam, co jest? Ja też takie chcę, kurde. Dobra, jedziemy. Tu jest chyba 300 tysięcy. Za zrobienie, no 300 tysięcy nie, ale dużo jest tutaj też kasy za zrobienie tego wyścigu, więc trzeba go ogarnąć. Zobaczymy przy okazji, jak ta BMW będzie teraz śmigać. Powinna całkiem ładnie. W takim mocnym tuningu, człowieku. Dobra, poszedł. Pełne skupienie. O, teraz już wyścigi na naprawdę wysokim poziomie. Bardzo duża prędkość, nie? Już koło 300, patrzcie. Poszedł Carlos, kurde, na zewnętrzną. Do widzenia, panu. Pawła chyba wywaliło z wyścigu. No, nie ma go. No, to ciekawe. Chciałem dostać plus 40%. Nie, fajnie, gdzie ty, Paweł, jesteś? Na razie, Carlos. Carlos Montana. A, nie wysłałem ci zaproszenia. To czekaj, to nie, to ja wychodzę. No i teraz to pojedziemy razem, nie? To zupełnie co innego. Kurde, ale mocno masz tą Porsche'a. Zobaczcie, jak mi zostawia z tyłu. Kurde, musiał ją porobić. No już ładnie to przyspiesza, trzeba przyznać. Jeszcze raz. Zbieg okoliczności, nie sądzę. Czy w tym NFS-ie można edytować auto jak w Most Wantedzie? Znaczy edytować, co masz na myśli edytować? Tuningować, zmieniać barwy, nie wiem. Mody wgrywać. Fajnie się w ogóle tak brudzi ten napis finansowany z 500+, no nie? Dobra, ciśniem. Można zahaczać o te barierki i je niszczyć, ale lepiej tego nie robić, bo bardzo one zwalniają. Tutaj powinniśmy bardzo dużo hajsu dostać za ten wyścig. Już prawie 3 paki, kurde. 300 km w tej grze to jest przerażająca prędkość. Dlatego, że no tutaj strasznie dużo się dzieje, tak? Zwłaszcza jak jeszcze cię goni policja i w ogóle. A tak, tuning tutaj oczywiście, że można robić za rypiasty. Jeśli chodzi o edycję pojazdów, pewnie. Tutaj jest on bardziej rozbudowany, jest chyba... Ten tuning tutaj jest chyba najbardziej rozbudowany ze wszystkich Need for Speedów. Chociaż w karbonie był jeszcze... można było rzeźbić, nie? To tam to było... to fajnie wyglądało, no ale tutaj też można robić ciekawe rzeczy z tymi autami. W ogóle całkiem spoko wygląda synchronizacja, nie? Tak... wydaje mi się, że poprawili to względem... Paybacka. Zobaczcie, ja tutaj sobie gram z ziomeczkiem, jeździmy w kooperacji i wygląda to ładnie, nawet przy bardzo dużych prędkościach, tak? Zobaczcie, jedziemy prawie 3 paki i synchronizacja jest ok.
mamy takie dosyć zbliżone, ale tamta Porschawa zdecydowanie lepszy start ma. Kurde, jak ona wychodzi z tych zakrętów, zresztą widać było na starcie, że ona coś, kurde... Wow, co tam się stało? Kurde, na to trzeba uważać, bo tutaj się można łatwo rozwalić. Ale już prędkości są świetne, o kurde. Ojej. Próbowałem tak bez driftu tutaj wejść, ale za szybko jechałem chyba, się nie zmieściłem. Jak ona gwizdże. Pięknie to jeździ. Dobra, zobaczymy, czy dostanę 70 tysięcy. Jak patrzę na... Jak patrzę, to rzadko nitra używasz, prawie wcale. Ale jakoś, się tak nauczyłem, nie wiem. Nitro mi tutaj niewiele daje, w sumie... Mam chyba nieulepszone jakieś tam. 60 tysięcy dostaliśmy, więc całkiem spoko. Czekaj. Policja odtrambia tutaj. Zobacz. Patrz na to. Nie, wydawało mi się. Czekaj, a jak jedziemy? O, o, gonią mnie! What? Natychmiast zjedź na pobocze. O kurde, odpalili się. Coś im się nie spodobało. Lepiej ich nie denerwować. To jest słabe, jego wystarczy raz stuknąć i chyba będzie po zabawie, nie? 42, mów dalej. Prowadzimy pościg za 40. Cel ucieka na południe, przy terminalu kontenerowym Manticore. I chyba tyle. Tu raczej nie wskoczą, nie? Tu też jest chyba dobre miejsce do gubienia pościgu. Dobra, mamy tam wyścig. Odpalamy i lecimy. 51 tysięcy. Bardzo fajna kaska. Jedziemy. No i cyk. Pięknie. No ich podenerwować. Tak, tutaj na kontenerach się skakuje, chyba też można ich łatwo zgubić. Także chyba też tu na kontenerach będę ich unikał. Tam gdzie się da gdzieś wskoczyć, tam się chyba przed glinami da łatwo uciec. Także będę miał chyba miejscówkę na dokach, jak zacznę ich wkurzać później. Już w sumie wbiłem dość wysoki poziom, więc... Nie wiem, czy będę jeszcze potrzebował teraz ich wkurzać. Na razie trochę kasy poglindujemy, nie? Wow! Pszczoła tu jedzie z Mustangu. Pięknie. Ja nie chcę innego silnika wkładać do tej BM-ki. Naprawdę ta ósemka brzmi świetnie. Kantarz tutaj ciśnie. Jak to? On mnie zepchnął, pierdzielony. Jezu. Oj, trochę za mocno wszedłem. Jak to gwizdze, ta BM-ka gwizdze zajebiście po prostu. Strasznie mi się to podoba.
Co ma za samochód o nicku Furman? Nie wiem, bo jest na końcu. Ale niektóre furki możecie rozpoznawać z takich realnych projektów. Jest to taka też furka z Rejcizmu, nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Bo ja już bym tu zredukował na trójkę. A ten automat dalej ciągnie na tej czwórce. Oh shit, ale ciasno. Wypad. Jak tu ciasno, kurde, nie mogę się tą BMW zmieścić. Chyba zmienię opony z tych wyścigowych na jakieś, nie wiem, może drogowe, żeby trochę można było driftować tym, bo wyścigowe są strasznie takie sztywne. Próbujemy trochę zwolnić. Wiecie, to jest dziwne, jeśli się w FS-ach zwalnia, ale jak ma się te opony, one są strasznie sztywne, tak nie da się na nich ślizgać. To jest nieraz denerwujące i niepotrzebne. No i cyk, druga pozycja, zobaczymy ile dostanę, plus 40% od 51 tysięcy. No nie wiem, zobaczymy. Uwaga, 61 tysięcy, czyli 10 tysięcy więcej dostałem, nawet spoko. To twoje BMW to taki czajnik, ej, ale fajnie brzmi, podoba mi się, kurde, jest kozak, naprawdę. No cóż, wiecie co, ta BMW już jest tunigowana na tyle, że chyba mogę robić większość wyścigów, więc na razie nie będę w nią pakował. Co prawda mogę kupić do niej nowe części, ale wolałbym chyba pozbierać na jakiś nowy samochód. Więc teraz chodźmy może do miasta i pojedźmy sobie coś za jakąś fajną kasę. A potem sobie kupimy jakieś Lambo albo coś innego na offroad, ok? Dobra, jedziemy kolejny wyścig. I zobaczymy, jak to pójdzie. Poszła torpeda. Pięknie. Ale ciśnie tam ta Porsche'owa, kurde. Chyba też wezmę sobie jakiś taki super sportowy samochodzik i zrobię go na ten. Zrobię go na wyścigi. Znaczy tą BMW i tak zostawię, bo jest świetna, super brzmi. Ale jakoś taką konkretną furkę też trzeba kupić. No i muszę jakieś auto na te offroady zrobić. Też kupę kasy na to pójdzie, nie? Ten wyścig wydaje się, że będzie dosyć długi. Mam dopiero 16% ukończenia. O! Nie chciała mi tu skręcić. To duża przyczepność. Kurde, jak zmieni ten bieg, to jest taka rakieta. Ostatnie okrążenie.
Uwaga. Dobra, dała radę jakoś. Pięknie. No i proszę, mamy końcówkę. Dużo tutaj hajsu będzie za to. No i mamy, pięknie. Dobra, mamy meta, druga pozycja. 5 minut dojechaliśmy, 52 tysiące. Spoko. Oh yeah. Nie wiem, czy ulepszać tą BM-kę. W sumie nie potrzebuję aż tak. Dobra, ile tu kasy mam teraz? 241 tysięcy, słuchajcie, jeszcze jeden wyścig sobie zrobię i już będę mógł kupować jakieś Lambo na offroad. Kurde, to będzie konkrecik. No tak, tutaj mamy same, kurde, są te same są okrążenia, te wyścigi. Już nie ma ani jednego sprintu. Nie wiem czemu, nie, gdzie się podziały te wszystkie sprinty. Tak, 18 tysięcy, 18, 17, 22. Coś tak za 40 tysięcy, o, 34 tysiące. Kurde, ale i tak jak kupię samochód, to będzie trzeba go przecież zrobić na offroad. To będę miał za mało kasy. Nie, no to sobie porobimy jakąś fabułę, nie? Tam mieliśmy coś za 38 tysięcy. Zaraz coś poszukam. Wracam do Mercedesa, bo tu będą te traski trochę pokręcone. I chyba sobie kupię niedługo jakieś Lambo albo coś na offroad, nie wiem, zobaczymy. O, tutaj jest wolniej w tym Mercedesie. Jak sobie do BM-ki wsadziłem silnik V8 4-litrowy, to ona zaczęła latać. Ale tym Mercedesem bardzo przyjemnie się jeździ. Jeszcze chyba sobie Corvette zrobię, bo okazuje się, że jak mam te samochody w wersji Deluxe, to ktoś tutaj na czacie napisał, że w sumie mogę sobie w aplikacji NFS Studio je stunigować, te samochody, nie? I potem je sobie wziąć tutaj do gry. Myślę, że możemy to sprawdzić, bo one mają w grze tuning zablokowany. Nie wiem czemu, nie można nimi jeździć, znaczy ich tunigować wizualnie. Pod względem mocy można te samochody tuningować, ale wizualnie nie, ale jest tam możliwość, żeby pobrać sobie tuning z aplikacji NFS Studio, więc bym tego spróbował. Felgi ci się nie podobają, Szczepan. Kurde, te emotikonki na czacie są zajebiste. Broń go tam. Chyba tutaj jak się jeździ normalnie, bez driftowania, to jest nawet szybciej, bo samochód zaraz po wyjściu z zakrętu ma od razu prawie że maksymalną przyczepność, więc może spróbuję mniej po prostu driftować. Driftowanie fajnie wygląda, nie? Ale chyba ten Mercedes dosyć przyczepny jest, więc... I wypadłem. O, to nitro mam tutaj bardzo słabe. O, połowa wyścigu, zobaczymy. Dawaj, rozwal tą Porsche. Nie. Pięknie. Ej, Porsche chyba są tu naprawdę dobre. W tej części udało się wygrać, ale wow.
Naprawdę ciężko. Trzeba przyznać, że naprawdę ciężko. Oh my god. No dobra, poszło. Na ostatnich 500 metrach udało się gościa dogonić. I kasiora chyba wpadła. Prawie 300 tysięcy. Nieźle. No nic, będzie trzeba kupić jakąś furkę.